Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Tomasz Olszewski, doradca premiera, wicepremiera Gowina, szef porozumienia w Okręgu Gliwickim. Dzień dobry. Dzień dobry, panie radny. Ryszard Terlecki, panie przewodniczący, wysyła białoruską opozycjonistkę do Moskwy, bo ta spotkała się z Trzaskowskim. Co mówi na to koalicjant PiS i Terleckiego właśnie? Znaczy, wicepremier Gowin i pani rzecznik Magdalena Sroka skomentowali tą wypowiedź i no ta wypowiedź no nie mieści się gdzieś tam w granicach dialogu porozumienia. No, jesteśmy krytyczni względem tej wypowiedzi. Wicemarszałek Terlecki jest niewątpliwie zasłużonym politykiem. O tak, premier wczoraj zasłużonym działaczem. No ale zdarzają mu się czasami wypowiedzi, które uderzają w, panie przewodniczący, pewne kanony. I na pewno pan wicemarszałek powinien się z tego wycofać. Tym bardziej, że w tej chwili sytuacja na Białorusi jest sytuacją bardzo złą. Jeszcze bodajże dzisiaj taka informacja pojawiła się w mediach o tym, że święto Białorusi będzie obchodzone 17 września. No co jest dla Polski wyjątkowo bolesne. Brzmi jak prowokacja. Natomiast panie przewodniczący... Natomiast kończąc ten wątek, znaczy to pokazuje, że Białoruś tak naprawdę znalazła się w momencie chyba dla niej zwrotnym. No i... prezydent Białorusi chyba nawet bym powiedział, że składa tutaj hołd lenny Rosji, no i co, nie dla wierzę, niej będzie, co dla niej będzie bardzo niebezpieczne i dla Polski i dla Polski również, rozumiem. Czy porozumienie wobec tego poprze wniosek opozycji o odwołanie Terleckiego z funkcji z wicemarszałka Sejmu? Panie redaktorze, no nie mam takiej wiedzy. W ogóle nie stawało to na zarządzie krajowym. Jarosław Gowin o tym wpisie jeszcze raz podkreślę. Natomiast ja osobiście, gdybym posłem, nie poparłbym takiego wniosku. Nie poparłbym. Nie poparłbym takiego wniosku, ale oczywiście pod warunkiem, że pan wicemarszałek wycofałby się z postawionej tezy. No to akurat problem polega na tym, że się nie wycofał. Natomiast Gowin o wpisie Terleckiego mówi tak: niedopuszczalny, sprzeczny z interesem Polski, z polską racją stanu, z kierunkiem polityki zagranicznej, naszego rządu, polityki prowadzonej przez kolejne ekipy i tak dalej, i tak dalej. Nad czym się tu zastanawiać? Panie redaktorze, nad czym się tutaj zastanawiać? Porozumienie od samego początku istnienia Zjednoczonej Prawicy jest tą jej częścią, która łagodzi kwestie gospodarcze, łagodzi kwestie obyczajowe i łagodzi właśnie takie kwestie, które mają jakby znaczenie dla Polski na arenie międzynarodowej. Ale sam zainteresowany nie chce niczego łagodzić. Co więcej, Gowin o Terleckim, pytany o to, czy powinien stracić stanowisko, odpowiada, że w pierwszej kolejności to jest pytanie do PiS i on będzie chciał, Gowin, zapytać o to samego Kaczyńskiego. Tak, i to chciałem panu redaktorowi. Ale co to ma znaczyć? To chciałem panu redaktorowi przypomnieć, że miała odbyć się rozmowa pomiędzy panem wicepremierem Gowinem i panem wicepremierem Kaczyńskim, gdzie mieli sobie tą kwestię wyjaśnić. No to był wpis też, przypominam, na no nie na rządowej stronie, na Twitterze, ale tak jak mówiłem, uważam to stwierdzenie za pewną pomyłkę. Ale tylko co tu wyjaśniać z Kaczyńskim? Jak Kaczyński powie, że Terlecki nic złego nie powiedział, to Gowin uwierzy? Nie, no to na coś takiego, panie redaktorze, absolutnie nie ma takich możliwości. Natomiast muszą sobie takie kwestie jakby wyjaśnić, bo oczywiście pan wicemarszałek przecież dysponuje też poparciem w głosowaniu, w momencie, kiedy był wybierany na wicemarszałka, także porozumienia, więc posłów porozumienia, więc również jakby odpowiada przed naszymi ludźmi. Za moment dokończymy, również o Terleckim. Tomasz Olszewski, doradca właśnie wicepremiera Gowina, szef porozumienia w Gliwicach, jest naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję do usłyszenia, bardzo. Do zobaczenia. Już teraz, na żywo, dogrywka w sieci, tylko na Radio Piekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie, Tomasz Olszewski. Witam ponownie, panie redaktorze. Doradca wicepremiera Gowina, szef porozumienia w Okręgu Gliwickim, po raz drugi. Panie przewodniczący, tak rozmawialiśmy o Terleckim, o jego słowach, o tym, czy powinien zostać odwołany. Pan uważa, że nie powinien zostać odwołany raczej... Warunkowo, tak? Warunkowo. U was w porozumieniu też ciekawe poglądy na ten temat widać. U was w porozumieniu, co więcej, w gliwickim porozumieniu. Na temat... Petros Towmasjan, znana nam postać, na Twitterze napisał, że jeżeli chcemy pomagać Białorusi, to możemy znaleźć jej skutecznych opozycjonistów. Znaczy opcja władza i okolice. Znaczy, w Polsce chce meblować opozycję w sąsiednim kraju, żebym dobrze zrozumiał. Panie redaktorze, po pierwsze nie jest mi znana ta wypowiedź, a po drugie z tego co wiem, no to wspomniany przez pana
mój kolega zawiesił, a nawet bym powiedział, że zrezygnował z funkcjonowania w porozumieniu Jarosława Gowina, więc nie będę komentował wypowiedzi ludzi, którzy nie są w moich strukturach. To teraz jest porozumienie Jarosława Gowina, Adama Bielana chyba, tak? Z tego nie wiem. Aha, rozumiem. To musiałby pan porozmawiać. Panie przewodniczący, to teraz pytanie kluczowe, jakby tak trochę konkludując tę część naszej rozmowy, czy Jarosław Gowin, posługując się językiem Zbigniewa Ziobry, jest miękiszonem? Nie, nie jest miękiszonem. Jest bardzo twardym politykiem, ale też, jak słusznie pan redaktor gdzieś tam zauważył, no, znajduje się w trudnej sytuacji, bo... Jak można by tę trudną sytuację określić, panie przewodniczący? Musi też odpowiadać, czy ponosić odpowiedzialność, pełniąc bardzo ważną funkcję, będąc częścią Zjednoczonej Prawicy, za wypowiedzi ludzi, na których nie ma jakby takiego bezpośredniego przełożenia politycznego. Rozumiem. A to inaczej zapytam może. Jakie to uczucie być zjadanym żywcem przez... Nie jesteśmy... Przez, panie redaktorze, nie jesteśmy... Koalicjanta. Nie jesteśmy zjadani żywcem. Mam tą świadomość, że w ostatnim czasie pojawiło się kilka artykułów mówiących o rzekomym wyrzuceniu nas Zjednoczonej Prawicy. To są tylko skutki. Natomiast proszę pamiętać o tym, że póki co porozumienie dysponuje 14 posłami i 2 senatorami. Rozumiem. Ale politycy PiS? Mniej czy bardziej otwarcie, ale przyznają, że w Zjednoczonej Prawicy dziś toczy się gra na właśnie osłabienie Gowina, czyli pańskiej partii, czyli pana. Może i toczy się taka gra, natomiast myślę, że nasi koalicjanci mają świadomość tego, że bez porozumienia tak naprawdę nie ma większości. A wymiana porozumienia na kilka ugrupowań, o czym się mówi, myślę, że mają tą świadomość, że będzie jeszcze trudniejszą sytuacją, jeszcze będzie na nich trudniejszą sytuacją polityczną, ponieważ... Może docelowo, tak, ale początkowo... Spotkają się z kilkoma tak naprawdę frakcjami ludzi, którzy będą mieć określone oczekiwania. Ale może to jest doraźne pytanie, czy te oczekiwania uda się spełnić. Więc a propos, jak panu podoba się porozumienie, czy pakt, porozumienie to w tym okresie, w tym miejscu może nieco niezręczne określenie, ale pakt Kaczyńskiego z Kukizem w Sejmie, 4 głosy więcej, może 3. Znaczy, ja akurat nigdy krytyczny względem jakby ruchu Kukiza nie byłem. Zresztą wczoraj pan redaktor gościł byłego posła, pana mecenasa Dolniaka. Długiego. Przepraszam, Długiego. Ja akurat zgadzam się na przykład z tymi postulatami, które Kukiz stawiał na samym początku, czyli z większą partycypacją społeczeństwa w decyzjach tych centralnych, ale też w tym, żeby jednak zróżnicować tą ordynację wyborczą, którą w tej chwili mamy. To znaczy, żeby na przykład dopuścić jednak w wyborach sejmowych system większościowy, tak? Żeby te okręgi nie były tak duże, żeby nie decydowały listy wyborcze. Kukiza w poprzedniej kadencji, on miał 42 posłów, realną siłę w parlamencie, nikt go nie słuchał. Zjednoczona Prawica go ignorowała w najlepszym przypadku. Panie redaktorze, Zjednoczona Prawica to są 3 partie polityczne, natomiast w porozumieniu jest sporo ludzi. Też proszę zauważyć, że ja tak naprawdę funkcjonuję w porozumieniu tak naprawdę od tej kadencji. Więc ja akurat zawsze byłem wielkim zwolennikiem tego, żeby urealnić wpływ mieszkańców na mandat poselski. No i to, żeby jednak posłowie byli ściśle związani z swoim miejscem zamieszkania czy swoim miejscem działania. Tak jak chociażby to w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii. Tam oczywiście czy ci lordowie, czy czyli premier, taki premier Morawiecki z Katowic, to niespecjalnie, nie jest dobry pomysł. Czy posłowie są wieloletnimi członkami tych izb, no ale muszą na to zapracować. Natomiast u nas niestety bardzo często się tak zdarza, że na drugi dzień po wyborach no, posłowie gdzieś tam zamykają się w swoich biurach poselskich i nie do końca są chętni do tego, żeby aktywnie uczestniczyć w tym życiu politycznym. A poza tym, nie ukrywajmy, no jednak miejsca na listach mają znaczenie. Nie zawsze, ale mają. Zawsze. Prawie zawsze. Umówmy się, prawie zawsze. Ale dobrze, zostawmy to. Po co PiS 3 czy 4 dodatkowe głosy w Sejmie, jak ma i tak większość? Myślę, panie redaktorze, że właśnie z prostego powodu. No, chociażby z takiego powodu, no, że są czasami ustawy, które nie są jakby akceptowane przez wszystkich parlamentarzystów danego ugrupowania, chociażby nawet w PiS-ie przecież zdarzają się czasami wyłomy. No i zawsze jest później ten bezpiecznik,
ale 3 czy 4 posłów to nie jest żaden bezpiecznik. Proszę mi wierzyć, to nie jest żaden bezpiecznik, to jest, powiedzmy, pewien komfort, chociażby też wynikający z sytuacji nadzwyczajnej, jakiejś choroby, czy jakiejś sytuacji takich rodzinnych, tak, kiedy parlamentarzysta nie może uczestniczyć w głosowaniu, no i wtedy jest ten bezpiecznik. No zdarzało się było już kilka takich sytuacji w naszym, przecież w kadencji tego Sejmu, czy nawet Senatu, gdzie mieliśmy głosowanie, czy wynik głosowania był zaskakujący dla tych, którzy Panie przewodniczący, rzecz w tym, że z Kukizem to Jarosław Gowin miał dopięte nomen omen porozumienie gdzieś tak w marcu, zdaje się, o ile dobrze pamiętam, tak? Tak było? Znaczy Paweł Kukiz, z tego co pamiętam, to powiedział o tym, że nawiązuje współpracę nie z PiS-em, tylko ze Zjednoczoną Prawicą. Więc widocznie uznał. Rozmawiał z Jarosławem Gowinem. Z tego co wiem, to nie rozmawiał ze Zbigniewem Ziobro. No więc Paweł Kukiz jest już doświadczonym politykiem i wie o tym, że chce tak naprawdę stać na dwóch nogach, a nie tylko na jednej. Bo ja na jednej nodze jest łatwiej się przewrócić. Z tego co słyszałem, to raczej Jarosławowi Gowinowi wysłał SMS-a, że to dogada się jednak z Kaczyńskim, z tym drugim Jarosławem, z tym ważniejszym Jarosławem. Więc tak z tym porozumieniem, to raczej chyba... Panie redaktorze, jak to już bywa od kilku lat, nasz szef, wicepremier Gowin, wykonuje tytaniczną pracę, przygotowuje, a później dopina najsilniejszy wicepremier. Rozumiem, bo ja myślałem, że wie pan, że PiS to wam tego Kukiza sprzątnął sprzed nosa. Nie nazwałbym tego w ten sposób, poza tym proszę też pamiętać, że o tym, że Kukiz to jest, tak jak powiedziałem, to jest jakiś tam bezpiecznik, natomiast absolutnie nie może zastąpić środowiska Porozumienia Zjednoczonego. Ja mam świadomość, trochę mniej ludzi przede wszystkim, no ale fakt jest taki, że to Kaczyński dopiął porozumienie z Kukizem, a nie Gowin. Więc chodziło w tej całej sprawie o to, żeby mieć głosy Kukiza, czy o to, by Gowin ich nie dostał? Ale zgoda. Oceniam jakby wejście Kukiza pozytywnie. Mam nadzieję, że rzeczywiście wniesie pewną świeżość mimo tej małej liczby posłów. Natomiast nie przeceniajmy tego. Myślę, że przy pierwszym projekcie tak naprawdę okaże się realność wpływu Kukiza na tak jak nie poprzecie, to wtedy faktycznie... A Paweł Kukiz znany jest z przewrotnego charakteru, więc może jeszcze być że PiS będzie miał z nim więcej problemów. Swojego i pańskiego koalicjanta nazwał mafią. Jeżeli oczywiście te projekty nie będą jakby wspierane przez... Panie przewodniczący, Jarosław Kaczyński zapowiedział, że obóz władzy niebawem zostanie przekształcony. Stąd wiemy, że będzie nowy koalicjant Zjednoczonej Prawicy, więc zapewne zwane porozumienie Gowina Adama Bielana. Na to nie ma naszej zgody. Zjednoczona Prawica składa się z 3 bytów, z Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski, z Porozumienia. Ale zaraz, ci buntownicy Bielana to mają więcej chyba stanowisk ministerialnych niż Porozumienie. Porozumienie Bielana ma więcej niż Porozumienie Gowina. Przyznam szczerze, że nie wiem, który z parlamentarzystów jest w tej chwili tak naprawdę Adama Bielana, bo projekt Adama Bielana to jest na razie jakaś tam wyimaginowana rzeczywistość, być może projekt, który ma... Żalek, Gryglas i Cieślak, ministrowie czy wiceministrowie? Gryglas nie jest posłem. Ale jest, oczywiście Żalek jest. Ale pełna zgoda. Są na stanowiskach ministerialnych lub wiceministerialnych. Pełna zgoda i stoimy na stanowisku, że... Domagaliście się usunięcia, że powinni zostać albo pozbawieni, albo Porozumienie powinno otrzymać inne jakby propozycje dla naszych ludzi. I tak mniej więcej od pół roku chyba. Nie, od pół roku. Od 5 miesięcy. No, panie redaktorze, no, w ostatnim czasie byliśmy zajęci tak naprawdę innymi projektami, ale z tego co wiem, to te rozmowy dalej się toczą. Mam nadzieję, że uda się to zrealizować przed wakacjami, no bo jak nie uda się przed wakacjami, no to tak naprawdę dopiero we wrześniu. To dopiero po wakacjach, no tak. Wie pan, wy uważacie oficjalnie, że to Kaczyński dał zielone światło Bielanowi, żeby wam partię rozsadzić, prawda, albo przejąć. Nie, znaczy, panie redaktorze, czy tak uważacie Magdalena Sroka, Andrzej Sośnierz, to
dwie osoby, które mi przychodzą do głowy, które mówiły otwarcie, że tak... Znaczy, ja tak nie uważam, panie redaktorze. Ja tak nie uważam. Natomiast niewątpliwie, no, przy jego cichej zgodzie gdzieś te rozmowy są prowadzone, ale póki co mówienie o tym, że porozumienie będzie osłabione, czy że się rozpadnie, jest tak naprawdę nieprawdą, bo proszę pamiętać o tym, że my tak naprawdę w zeszłym tygodniu skończyliśmy cykl kilkunastu debat w całej Polsce. Premier wraz z ministrami odwiedzał poszczególne województwa i debatowaliśmy na różne tematy. Ma jakby sfinalizować się to w postaci naszego programu. Poza tym tak naprawdę od kilku dobrych miesięcy budujemy, czy wzmacniamy struktury w całej Polsce. I proszę mi wierzyć, czyścimy chyba bardziej. I proszę mi wierzyć, że porozumienie jest naprawdę o wiele silniejszą partią polityczną niż to jeszcze było kilka miesięcy temu. Przed buntem Bielana, jak pan wprowadził kilkanaście osób co najmniej. Jest o wiele silniejszą. A panie redaktorze, kogo wyprowadził? Tak naprawdę wyprowadził dwóch posłów. Trzech ministrów, No ale... Żadna strata. To nieprawda, że tak przeciekał, zwłaszcza, że prawie w ogóle nie padało. Tylko, że proszę też pamiętać o tym, że ci wiceministrowie, których wyprowadził, to byli wiceministrowie, którzy byli tak naprawdę wskazani przez Jarosława Gowina. No tak. I skoro wykazali się nielojalnością względem Gowina, no to jest całkiem... Co wdali się rekomendacje? To jest całkiem prawdopodobne, że wykażą się też nielojalnością dla Bielana, jeżeli dostaną lepszą propozycję. Porozumienie nie podpisze umowy koalicyjnej nowej umowy koalicyjnej, bo rozumiem, że będzie nowa umowa koalicyjna w Zjednoczonej Prawicy. Jarosław Gowin jej nie podpisze, tak? Panie redaktorze, na pewno ta sprawa stanie na zarządzie krajowym, natomiast na dzień dzisiejszy głosowałbym przeciwko podpisaniu takiej... Czyli odejdziecie z koalicji w takiej sytuacji, skoro nie podpiszecie nowej umowy? Panie redaktorze, jest też dopuszczalny taki scenariusz, że będziemy funkcjonować bez nowej umowy koalicyjnej, bo cały czas obowiązuje stara umowa koalicyjna. A to już wtedy nie będziecie mieli żadnych stanowisk w tym rządzie, więc nie wiem, jak będziecie funkcjonować w koalicji. Ale to pan redaktor... Jak Andrzej Sośnierz i Polskie Sprawy chyba. To chyba, że pan redaktor wie coś więcej, natomiast ja na razie o żadnej rekonstrukcji rządu nie słyszałem. No nie, zapowiedział to Jarosław Kaczyński. Sam Jarosław Kaczyński w wywiadzie. Już nie pamiętam, który. Tylko wie pan, robienie rekonstrukcji rządu w sytuacji niepewnej politycznie, troszeczkę niepewnej gospodarczo, no jest ryzykowne. Ale może właśnie chodzi o to, żeby to kontynuować tę grę z Jarosławem Gowinem. Wie pan. Ale nie podpiszecie tej umowy koalicyjnej, nowej umowy koalicyjnej, tak jak nie podpisaliście może Polskiego Ładu też. Podpisał. Czy premier... Podpisał Polski Ład. No właśnie, podpisał i się nie cieszy, podobno czuje się nawet, czy wszyscy czujecie się oszukani tym, co w tym nowym ładzie się znalazło. Nie, że się nie cieszy, tylko że tak naprawdę to, co podpisywaliśmy, było... składało się tak naprawdę z kilkunastu postulatów założeń rozwoju naszego kraju na najbliższe lata. Natomiast później pojawiła się w przestrzeni medialnej, pojawiło się kilka takich postulatów, no, które są nam dalekie. Gospodarczych, podatkowych. Dalece odbiegają jakby od naszych założeń, ale przede wszystkim nam są obce z prostego względu, bo bardzo silnie uderzają w nasz elektorat, uderzają się nie w klasę średnią, bardzo się nie uderzają w przedsiębiorczość. Ale już lada dzień tak naprawdę przedstawimy kilka propozycji łagodzących te rozwiązania, chociażby możliwość odliczania, możliwość zmniejszania odliczania opodatkowania, czy spowodowania takiej sytuacji, że ta składka zdrowotna nie będzie w pełnej wysokości płacona. Jutro będzie ogłoszona przez pana premiera Gowina nowa polityka przemysłowa. Przedstawimy najważniejsze obszary gospodarcze, które powinny zostać rozwinięte. Zostaną przedstawione również... Co my z tego będziemy mieli? Również instrumenty ich wsparcia. No, co będziemy... Polityka gospodarcza na Śląsku, transformacja. Co, tak w dwóch zdaniach, panie przewodniczący, chociaż, żeby pan nasze oczekiwania i nadzieje rozbudził. Poczekajmy do jutra. No dobrze, ale Nowy Ład, wy będziecie teraz poprawiać, tak? Ten, pod którym wicepremier Gowin się podpisał. Panie redaktorze, ale to są poprawki autoryzowane przez... Panie redaktorze, nic nie będziemy poprawiać, bo proszę pamiętać o tym, że póki co wszelkiego rodzaju rozwiązania prawne w Polsce wprowadza się ustawami. Ale premier jeździ po Polsce i opowiada o tym, z czym wy się nie zgadzacie.
mówi o najważniejszych założeniach. Natomiast jak te założenia będą wyglądać od strony prawnej, to mam nadzieję, że się w najbliższym czasie przekonamy. Premier powiedział, że zostaną te ustawy przedstawione w perspektywie 100 dni. Natomiast jeżeli te projekty będą rzeczywiście no, dla nas nie do przyjęcia, no to dopuszczam taką sytuację, że część z nich nie zostanie popartych przez partię Porozumienia Jarosława Gowina, bo nie jesteśmy w tej chwili w stanie sobie jakby pozwolić na to, żeby osłabić dopiero co budującą się klasę średnią. Więc czy pozwolić sobie na uderzenie w przedsiębiorczość, tak, która tak naprawdę w dużym stopniu odpowiada za ten silny impuls rozwojowy, który nas spotkał w ostatnich latach. Czyli pan przyznaje, że ten Polski Ład, wbrew temu, co też opowiadał premier, to jednak no, nie jest specjalnie łaskawy dla tych grup społecznych czy zawodowych, o których pan wspomniał. Przedsiębiorcy, klasa średnia. Już nie mówię o tych bogaczach, którzy zarabiają 7 tysięcy. Powiem tak, w tej gołej wersji na pewno tak. Natomiast jeżeli w odpowiedni sposób się go złagodzi, jeżeli przy tym zostaną wprowadzone no, od lat tak naprawdę wymagane rozwiązania, które dotyczą trochę złagodzenia tych wszystkich rozwiązań podatkowych, to wydaje mi się, że wtedy będzie to do przyjęcia. Natomiast no, póki co tak naprawdę mamy na przykład taką sytuację, że osoba, która zarabia 13 tysięcy, wpada w niższy próg podatkowy, a osoba, która zarabia 13 tysięcy i 1 zł, wpada w większy próg podatkowy. No, no, trzeba to na pewno złagodzić. Premier Gowin, no, nie wiedział, co podpisuje. Ale proszę, znowu... ale nie, panie redaktorze, nie, to nieprawda, nie wiedział, co podpisuje. Proszę pamiętać o tym, że w Nowym Ładzie znalazły się rozwiązania, które były przez nas przecież rekomendowane. Chociażby wyższa kwota wolna od podatku. Rozumiem. Wyższy ale, próg podatkowy. Panie przewodniczący, to wszystko, o czym pan mówi, no, na miejscu człowieka, który się podpisuje pod tym programem, no to jednak zapoznałbym się z rozwinięciem tych postulatów, jak rozumiem, pod którymi się podpisał, no bo to pod hasłami ale się podpisał. Pan premier podpisał się pod wszystkimi postulatami, które były przedstawione w jej ogłoszenia. Natomiast później tak naprawdę zostało to jakby doprecyzowane w kilku... No ale to doprecyzowanie było znane wcześniej, przecież to nie wylistowano na kartce suchych haseł bez poparcia, bez oparcia w treści, która też była gdzieś w zanadrzu, prawda? Panie przewodniczący, czemu tak zastanawiam się w tej wszystkiej, całej sytuacji, tych wszystkich konfliktów, które popadacie i tej sytuacji, w której jesteście, jak mówiliśmy na początku, zjadani trochę żywcem, czy ćwiartowani. Z czym się nie zgodziłem. Tak, to mówię, że ja tak mówiłem. Dlaczego wy na przykład nie zagroziliście, że nie wiem, może swój klub utworzycie, chociaż, no nie wiem, cokolwiek, poza jakimś takim gdzieś, no, co jakiś czas tupaniem nogą? Dobrze, bo jesteśmy odpowiedzialnym partnerem. I póki co tak naprawdę nie ma takiej sytuacji, że musielibyśmy wykonywać aż tak daleko idące... A wybory w tym roku, panie przewodniczący, takie pogłoski krążą znowu. Natomiast gdyby rzeczywiście po stronie naszego koalicjanta doszło do jakichś takich ruchów dla nas, no niebezpiecznych. No doszło to, do... Właściwie on partię chciał przecież przejąć, wasz koalicjant. To wówczas jestem przekonany o tym, że pan premier wraz z całą partią no podejmie odpowiednie do tej sytuacji ruchy. To będą ciekawe ruchy na pewno. Natomiast wybory, wybory w tym roku? Wybory w tym roku. Ostatnio chyba Szymon Hołownia też takie pogłoski rozsiewa w październiku. Nie jest to pierwszy polityk, który... Dziwi się pan redaktor, że Szymon Hołownia chce wyborów. Nie dziwię mu się, bo ma w tej chwili przynajmniej sondażowy pik. Natomiast jest efekt świeżości. Zostawmy Hołownię. Czy scenariusz w jakimkolwiek stopniu jest realny? A czy pan coś, jako koalicjant, pan słyszał coś na ten temat? Panie redaktorze, nic nie słyszałem o tym, żeby w tym roku miały być wybory, natomiast pamiętajmy o tym, że w polityce nie ma rzeczy niemożliwych. Jeżeli poziom napięcia będzie bardzo duży, jeżeli rzeczywiście projekty ustaw będą padały, nie będą znajdowały większości, no to wtedy tak naprawdę nie będzie innego wyjścia. No, ja nie wierzę w rządy mniejszościowe. Uważam, że rządy mniejszościowe się nie sprawdzają. Jest to wyczerpujące Czy Jarosław Gowin, panie przewodniczący, ma na pewno 100%
poparcie w tej grupie, która została przy nim. Tak, będzie miał stuprocentowe poparcie, jeżeli dojdzie do przełomu w prawo albo w lewo. Ma na pewno stuprocentowe poparcie. Natomiast no wierzę w to, że do tego kryzysu nie dojdzie, bo tak naprawdę no, nie jesteśmy w tej chwili przygotowani na wariant wyborczy, a przede wszystkim kto miałby zastąpić Blok Zjednoczonej Prawicy? No, a czemu ktoś miałby zastępować? Ale panie przewodniczący, to pan wierzy w to również, że politycy Porozumienia znajdą się na listach Zjednoczonej Prawicy w tych wyborach? Czy tak wierzy pan, czy nie? Wierzę. Tak będzie. Wierzy pan? Wierzę. No, ale tam pod koniec, listy jestem, tylko. Jestem człowiekiem głębokiej wiary. Natomiast kwestia tego, czy będziemy na liście i jakie to będą miejsca, no to jest oczywiście później efektem ciężkich negocjacji, które trwają tylko nie wiem, jak się negocjuje, jakby to powiedział psycholog z syndromem sztokholmskim może nawet. Natomiast na razie jest tak naprawdę przedwcześnie mówienie o tym, czy będziemy na jednych listach. Natomiast proszę też pamiętać o tym, że jeżeli w stosunku do nas zapadłaby decyzja o tym, że nie znajdujemy się na listach do proszę parlamentu, no to wówczas... Takie scenariusze również słyszałem. To wówczas myślę, że mogłoby to też spotkać naszych kolegów Solidarnej Polski. Więc... No to się przekonamy w takim razie. Październik już niebawem, kampania, to jeszcze wszystko przed nami, wakacje zapowiadają się wyjątkowo interesująco. Ważna jeszcze jest jedna ostatnie kwestia, o której mówił pan premier. Chcemy też bardzo mocno postawić na samorządy, to znaczy samorządy bardzo, bardzo mocno jakby mogą finansowo ponieść konsekwencje związane z Nowym Ładem i przygotowujemy chcemy przygotować taką dużą ulgę inwestycyjną dla nich. Tomasz Olszewski, doradca wicepremiera Gowina, szef Porozumienia w Okręgu Gliwickim, był dziś z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie premierze. Miłego dnia. Do zobaczenia. Do usłyszenia.